pierwszym w 1971 roku był Ryszard Szurkowski. Dwukrotny wicemistrz olimpijski, czterokrotny mistrz świata, czterokrotny zwycięzca wyścigu pokoju. Dzisiaj chciałby nam wszystkim coś przekazać. Kto coś robi, w przypadku sportowca uprawia sport i chce zostać mistrzem i wygrywać zawody, no musi przede wszystkim uzbroić się w cierpliwość, bo niełatwo to przychodzi. Musi mieć dużo wiary w to, że taki moment nadejdzie i że będzie wygrywał, jak i takiego samozaparcia, żeby się nie zniechęcić. Bywa bardzo dużo trudnych dni, gdzie się pracuje, a efektu nie widać. Ale nie załamywać się, ciągnąć to dalej. Przyjdą takie momenty, że organizm przyjmie ten wysiłek, nauczy się odpowiadać i potem dobrze walczyć, dobrze wygrywać. Także przede wszystkim wiara, cierpliwość. No i nadzieja. Trzeba, niby ona jest ostatnia, ale trzeba ją mieć, bo bez niej też niestety nie dojedzie się daleko. Panie Ryszardzie, wiemy, że ogląda Pan naszą galę, że jest Pan z nami, dlatego dzisiaj z tego miejsca, tak jak dawał Pan nam wiele wzruszeń, wiele radości swoimi startami, tak chcielibyśmy to wszyscy, bo tu bije dzisiaj serce polskiego sportu. Chcieliśmy przesłać Panu niesamowitą, pozytywną energię. Wielkie brawa, drodzy Państwo, dla Ryszarda Szurkowskiego, który walczył niegdyś na szosie o kolejne zwycięstwa, tak teraz walczy o powrót do zdrowia. To wszystko, Panie Ryszardzie, to dla Pana.